Ovi, da vidim se, da sam...
I tak to mąż, zaś poniedziałek. Cześć, witam serdecznie, hej siemaneczku. Powiem szczerze, nie czuję się dzisiaj na to, nie czuję się na to, ale małą łyżką. Idę do przodu, w końcu będziemy wolni. W końcu będziemy wolni. Się nie interesuj, bo koci mordy dostaniesz. Na wodzie to zobacz. Co ja chciałbym, że kategoria zmienić, ale to też dzisiaj się nie chcę zrobić. You fucking bitch! You are fucking! You fucking you bloody! You bloody! Bastard bitch! You fuck you! Bloody fuck you bloody! Fucking mother bloody fuck bitch! Bitch you bloody fuck you! You're fucking bloody bastard! Dobra. Siedzisz tu 15 minut, kiedy cię godą, a ty mnie nie słuchasz. Cześć wariat, witam cię serdecznie, siemaneczku. Jeszcze rycysz. Idziemy, kurwa, jak to się znowu włączało, że to było dupio. Wszystko jest takie ciężkie. On sub, ty nawet suba nie możesz, hopie. Cieszę pieniądze wisza, a mi jeszcze kurwa mój pracodawca pieniędzy nie dał, czaisz? Jak ja ci mam pieniądze oddać? Jak procent urośnie, to będzie koniec. Ale jest ciężko, ty. Ciężko jest. Czekaj, szukam gotika 3, a dobra, mam go. Ciężar. Dobra, wiem, że nie będziecie widzieli na początku, spokojnie. Radzimy. I hello mate, you wanna levitate? Wyłączam. Trom. Znajduję przechwytywanie gry. Gothic 3. Modla się, że działało. Działo? Widać? Zrobię stream? Nie wiem, Kamilku. Naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia, kurwa. Ja nie wiem, czy ja dzisiaj przeżyję, a dopiero co jutro w grze komputerowej. Widać? Nie widać? Dokąd wycieczka? Kamil, powiedz mi, czy gra widać. M1? Z chęcią. Widać gra. Dziękuję wariat. Jezus Maria. Dobra. W lewo idź. Pić. A o który jedziesz? A który jedziesz do M1? O, to zajebiście, spoko, to zrobimy po prostu, może jakieś wcześniej streamka odpala, bo coś. Maciej Czak. Dobrze. Zagier się cieszę, że ta gra się ciszy, że ona tak nie krzyczy. Ale to jest świetne. Ja tak będę musiał podgłośnić za chwilę, bo jest za cicho. Dobra, żona jest w chacie w ogóle, to jest kurwa, to jest hit. Cześć, witam serdecznie, hej, siemaneczku. Troszeczkę sobie możemy podgłośnić. Będzie git. I dobra, doprowadzili mężczyznę do chaty. Ona sobie od teraz tutaj będzie mieszkać. Takiego gotika polecę, że jak w żadne nie grałem.
Po pierwsze musisz zadać sobie pytanie, czy musisz sobie to robić. To jest ważne pytanie, które trzeba sobie zadać. Dokładnie, bo najlepsze odpowiedzią jest żadnego. Jest miliard innych zajebistych, ciekawych, fajnych, działających, niedenerwujących gier. To w jaką grę pograć? O, no i widzisz, i to jest zajebiste pytanie. Powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona gra? W co ostatnio grałeś? I na co masz chrapkę? To są takie fajne pytania, które zależy... Boże, kurwa, ale jestem dzisiaj wyłączony. Należy sobie zadać. Morrowind ulubiona gra, okej, okay, co ostatnio grałeś? Grałeś w Wordoida, okej. Okay. Czy wspierdniałeś Baldur's Gate 3, nie ma za co, to też prawda. Też prawda. A na co masz chrapkę? Masz chrapkę na jakiegoś RPGa? Bo ja na przykład bardzo lubię sobie przeplatać gatunki gier. I to jest dopiero bajera. Bo to tak, potem człowiek się świeżutko czuje na innych gatuneczkach. Bo na przykład tutaj na streamie, że miał taką sytuację, że cały czas grał w turowe RPG i jak już odpalał kolejnego turowego RPG-a, mimo że to była seria, którą kocham całym serduszkiem, myślał, że kurwa tynk ze ściany zaraz zjem. Więc co powiesz na jakiś plot twist gatunkowy? Imersję w grze, gdzie mogę się faktycznie wczuć w ten świat i oddziaływać na niego. Okej, okay, no to do Baldur's Gate jak najbardziej. Divinity 1, 2. Cudowna rzecz do takich rzeczy. Cudowna rzecz. Kurwa, nie, dzisiaj wyda tak pierdolić. Jest źle. Więc, no, Divinity 1, 2. Gdzie jest jeszcze taka fajna imersja? Jest tak w ogóle z innej mańki, ale właśnie bardzo imersyjno gra i coś, gdzie możesz oddziaływać na świat. Czyli Undertale. Albo jak nie chcesz płacić i nie bardzo cię jaro granie we wszystkie części ten. Jeden chuj. To nie jest kartkówka. Dopóki nie piszesz, wiesz, próg przesył otwarte i K, to jest git, nie? To jest git. No, więc... Co tam jeszcze? W ogóle jutro wychodzi, kurwa, te Metal Gear Solid Collection, nie? I mówię, a chuj, kupia to i kurwa, kogo oszukuję? Przecież kupia to i zagrom. Oni chcą za to, kurwa, 300 zł. Ja rozumiem, że to najlepsze gry na świecie. Ja to z całego serca rozumiem, ale kurwa, 300 zł za gry, w których nie zrobiliście nic poza przeportowaniem i mam jakieś 20% szansy na to, że to w ogóle nie będzie działać? Seriously, dude? Na PlayStation 3 HD Collection, gdzie było kurwa więcej gier niż jest w tej kolekcji, kosztowało 200 zł. To tanio. No, tak. To znowu jest ta dyskusja co przy Sea of Stars, tak? W pewnym sensie tanio. Na Discorda popatrz, kurwa mać. No, kolego, to tak już wiesz, to... Co ty mi tu wysyłasz?